zespołu muzycznego Bumbao, zespół bębniarski z Raciborza. Specjalny ośrodek dla osób niesłyszących w Raciborzu. Szczególne brawa dla naszych artystów. Przywitam Państwa. I rozpoczął naszą konferencję senioralną. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mam okazję stanąć przed tak zacnym gronem seniorów miasta Racibórz. I drodzy Państwo, poprosić na scenę ludzi, dzięki którym to dzisiejsze spotkanie było możliwe. Jest z nami pan Michał Woś, członek zarządu województwa śląskiego. Zapraszam pana marszałka na scenę. Wielkie brawa dla pana marszałka. Drodzy Państwo, jest z nami pan starosta raciborski. Zapraszam serdecznie na scenę pana Grzegorza Swobodę. Wielkie brawa dla pana starosty. I gospodarzy tego miejsca, pan prezydent miasta Raciborza Dariusz Polowy oraz pan wiceprezydent miasta Racibórz, pan Michał Szyta. Zapraszamy serdecznie. Uroczyste rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania poproszę zastępcę prezydenta miasta Raciborza, pana Michała. Kiedy mogę tak naprawdę obserwować najpierw tych młodych ludzi, którzy tutaj grali na bębnach, bo przypominam sobie, że jakieś 15 lat temu, a może nawet bliżej 20 lat temu zakładałem ten zespół właśnie w ośrodku dla osób niesłyszących i słabo słyszących w Raciborzu. I jest mi zawsze niezmiernie miło słuchać ich, patrzeć i podziwiać, że to dzieło ciągle trwa, ale właśnie uświadomiłem sobie dzisiaj, że to już kawał czasu. I kiedy pan dyrektor mówi, że wita seniorów, to w pierwszej myśli sobie pomyślałem, że trochę nie pasuje do tego grona, że jeszcze tak wiekowo odstaje, a potem sobie pomyślałem, że to już 20 lat jak ten zespół funkcjonuje, więc powoli też gdzieś tam będę zmierzał na pewno w tym kierunku, jak pan Bóg pozwoli. Jest mi niezmiernie miło, że miasto Raciborz może dzisiaj gościć tak zacnych gości i że możemy dzisiaj tutaj wspólnie z Państwem omówić założenia polityki senioralnej, że pan dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego gości u nas i przedstawi też główne zagadnienia dotyczące tych polityk. Dziękuję za tak liczne przybycie i pozwolę sobie przekazać głos dalej. Spodziewałem się, że wystąpimy tutaj w czwórkę i to nie jest żaden kwartet, znaczy my żadnego występu nie mamy przygotowanego. Natomiast ja Państwu powiem, o co właściwie chodzi z tym dzisiejszym dniem. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie się stawili. Dziękuję panu dyrektorowi za organizację, panu staroście, że na te powiatowe spotkanie, bo to jest powiatowe spotkanie z całego naszego powiatu, Śląskie dla Seniora. Państwo się tak licznie stawili, tutaj panu staroście serdecznie dziękuję za wsparcie przy organizacji. I powiem Państwu, dlaczego to spotkanie i dlaczego pozwoliłem sobie trochę wywołać tę inicjatywę i zaprosić Państwa tutaj dzisiaj wspólnie z panami prezydentami, z panem starostą. Otóż, drodzy Państwo, gdy objąłem swoje obowiązki jako wicemarszałek województwa, i prześledziłem działania, które są podejmowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w całym województwie, to się okazało, że tych działań jest całe mnóstwo, masa, w każdym mieście, wszędzie, tak? Ale niestety nie u nas. Jakoś dziwnym trafem ośrodek docierał bardzo sprawnie oczywiście w Katowicach, bo tam najłatwiej, najbliżej, aglomeracja była obsłużona, wszystkie inne miasta, czasem do Rybnika, w Rybniku coś się pojawiło, natomiast niestety my jakoś w jakiś taki dziwny, tajemniczy sposób byliśmy na peryferiach. Oczywiście częściowo niektórzy z Państwa korzystali bardzo dobrze, spotykali się też w Katowicach, korzystali z różnego rodzaju grantów. Natomiast nam wszystkim zależy, zarówno mi, panu prezydentom, panu staroście, na tym, i tu pan prezydent powiedział tylko dzień dobry, ale ja powiem, żeby Raciborz znów stał się wielki, tak? To znaczy nie możemy sobie pozwolić na to, jako mieszkańcy naszego powiatu, żeby te wszystkie ważne inicjatywy omijały nasze miasto. I na tym nam wszystkim, jako tej lokalnej wspólnocie, bardzo zależy. Dlatego dziękuję, że Państwo się zainteresowali tym spotkaniem. Dziękuję, że Państwo przybyli na to spotkanie. Dziękuję panu dyrektorowi za to, że je zorganizował. I szanowni Państwo, bardzo krótko powiem, o czym będzie ta konferencja. Mianowicie najpierw pan dyrektor powie o tym, co województwo robi i proponuje w związku z programem
Śląskie dla seniora, jak Państwo widzą. W drugiej kolejności nasza przemiła prelegentka, pracownik ROPS-u, przekaże Państwu informacje o grantach. Bo oczywiście można działać, można się spotykać, można realizować wiele inicjatyw, natomiast nic się nie dzieje tak naprawdę bez realnego wsparcia. Realne wsparcie to takie, które jest po prostu materialne. Tak? Znaczy na działalność nie wystarczy tylko inicjatywy, oczywiście zawsze musi być lider, zawsze musi być szef, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, zawsze koniec końców się staje w ten sposób, przed takim dylematem, jak coś zorganizować, jak coś sfinansować, jak sfinansować wynajem sali, kanapki, chociażby tą kawę i często z tych skromnych nieraz uposażeń, emerytur po prostu się dokonuje jakiś zrzutek. A województwo proponuje całe mnóstwo różnego rodzaju grantów, z których po prostu można i trzeba skorzystać. Stąd drugi dzisiejszy wykład. I trzeci wykład, bardzo dziękuję panu staroście, i to jest wielki wkład też powiatu, że powiatowy rzecznik konsumentów, teraz przepraszam, nie wiem, bo pani Anna Szukalska zawsze mnie poprawia, czy to konsumenta, czy konsumentów, państwo na pewno od pani Szukalskiej usłyszą. Natomiast trzeci wykład, taki już niezależnie od tego, co robi województwo, niezależnie od pieniędzy, taki coś, żeby państwo coś dobrego wynieśli, to znaczy jak we właściwy sposób chronić swoje prawa, to też jest zawsze ważne, żeby tego pilnować. Ale szanowni państwo, mam bardzo dobrą wiadomość, a mianowicie taką, gdy organizowaliśmy to spotkanie, właściwie no, pewnym zaskoczeniem okazało się być, i dzisiaj się o tym dowiedziałem, że w Katowicach była bardzo duża, ważna, wielka uroczystość, na której uczestniczył pan wiceminister Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej. I szanowni państwo, wziąłem za telefon, zadzwoniłem do pana ministra, bo się jeszcze z rządu znamy, i powiedziałem, że dzisiaj jest piękne, dobre, ważne spotkanie, gdzie na pewno będzie dobra frekwencja. Zapraszam go do Raciborza. Ważny Dzień Śląski dla seniora, polityka senioralna. I szanowni państwo, pan minister powiedział, że skoro tak, to wsiada w samochód i przyjedzie. I przed chwilą rozmawialiśmy, przed rozpoczęciem będzie 16:15, tak mówił pan kierowca, więc jeszcze dzisiaj, oprócz tych wykładów, będzie też dowód tego, że rząd się interesuje, tak? Że to nie jest tak, że spotkania są same sobie, że tutaj różne wydarzenia się dzieją. Natomiast pan minister bezpośrednio odpowiada między innymi za tą 13. emeryturę, wprowadzał 500+, odpowiada za całą politykę senioralną. I bardzo się cieszę, że po pierwsze przyjdzie tutaj już za chwilę, państwo się nie obrażą, jak trochę przerwiemy albo skrócimy wykład pana dyrektora, żeby pan minister mógł przemówić, a potem zdążyć do Bielska-Białej, gdzie ma następne spotkanie. Ale też to jest to, od czego zacząłem. To znaczy, Racibórz nie może być na peryferii. I sami państwo widzą, że nasze miasto, nasz powiat cieszy się zainteresowaniem no, wysokich urzędników państwowych, ministrów, wiceministrów. Cieszę się, że dzisiaj też pan minister nas odwiedzi właśnie w związku z tym ważnym wydarzeniem. Wszystkim państwu życzę owocnego czasu. Obiecuję, że nie będzie za długo, tak? To znaczy to też nie będzie tak, że będziemy tutaj do 21:00, ale niezależnie od tego, co tutaj się dzieje, państwo mogą skorzystać z różnego rodzaju atrakcji, udogodnień, które przygotowały też nasze szkoły wojewódzkie, bo Racibórz jest tym miastem, które cieszy się tym, że ma najwięcej placówek prowadzonych przez województwo, bo mamy aż 3 w mieście i jeszcze jedną dodatkową w powiecie, czyli łącznie 4 w powiecie. I te nasze placówki wojewódzkie też tutaj się wystawiają. Myślę, że szczególnym zainteresowaniem może się cieszyć stanowisko medyka, gdzie zdaje się kątem oka widziałem, że nawet jakieś masaże można w przerwie wykonać, więc państwa zachęcam. Bardzo dziękuję za przybycie, dziękuję za to zainteresowanie i mam nadzieję, że wszyscy jak najwięcej dzisiaj z tego oby owocnego spotkania wyniesiemy. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, panowie prezydenci, panie dyrektorze, szanowni państwo, pozwólcie, że krótko przede wszystkim podziękuję inicjatorowi dzisiejszego spotkania, panu marszałkowi, za to, że widzi potrzebę przede wszystkim tych naszych seniorów powiatu raciborskiego. Dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję panu marszałkowi za to. Seniorzy nieraz zgłaszają przeróżne problemy, które dotyczą naszego powiatu. Cieszymy się, że nie jesteśmy już na tych peryferiach, że zostaliśmy dostrzeżeni. Za to myślę, że to nie ostatnia inicjatywa, która się odbywa. Bardzo, bardzo dziękuję panie marszałku. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo wiele będzie się działo dzięki między innymi zarządowi województwa śląskiego, który zaakceptował taką możliwość stworzenia kolejnego projektu dla seniorów, skierowanego bezpośrednio dla seniorów, o którym będzie mówiła pani Joanna Jeleniewska, specjalista ROPS-u.
bo każda organizacja seniorska, również tutaj w Raciborzu, będzie mogła skorzystać z grantów, które przeznaczył samorząd województwa na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej. Czyli to, co pan marszałek mówił, oczywiście uśmiechamy się teraz do panów prezydentów, bo chcemy do was przyjechać tutaj z specjalistami z ROPS-u, przeprowadzić warsztaty, które pomogą wam przygotować te wnioski o dofinansowanie również dzieł z zakresu polityki senioralnej. Czyli zauważcie, drodzy państwo, bardzo konkretna pomoc, bardzo konkretne wsparcie. Przeprowadzimy warsztaty, złożycie, drodzy państwo, wnioski. Oczywiście nie obiecujemy, że wszystkie dofinansujemy, bo to jest niemożliwe, ale najlepsze z nich na pewno się pojawią. Dlaczego polityka senioralna? Ja nie będę omawiał tych wykresów, drodzy państwo, doskonale wiemy, jak zmienia się demografia w naszym świecie, jak zmienia się demografia w naszym, drodzy państwo, w naszej Polsce. No i rzeczywiście, drodzy państwo, seniorzy to grupa osób, która po pierwsze jest bardzo aktywna, po drugie bardzo zaangażowana, po trzecie ma trochę czasu, a jeszcze statystycznie jest to, drodzy państwo, największa grupa, jeżeli chodzi o kwestie związane ze strukturą naszą społeczną. A wiemy o tym, że te wszystkie zmiany demograficzne prowadzą do tego, średnia nasza długość życia prowadzi do tego, wzrost tej średniej długości życia, że nas będzie jeszcze więcej. Stąd ta aktywność jest bardzo ważna. I wszystkie działania, które realizuje Samorząd Województwa Śląskiego, one tak naprawdę są skierowane, drodzy państwo, do seniorów. Ten program, o którym tu mówimy, drodzy państwo, projekt Śląski dla seniora, to projekt opracowany przez Województwo Śląskie, skierowany właśnie dla was. Ten projekt składa się z wielu elementów, cały czas go uzupełniamy. Ten zarząd województwa właśnie uzupełnia, drodzy państwo, projekt o szereg różnych instrumentów. O tych instrumentów za chwileczkę powiem. O ostatnim z nich powie pani Asia. Jakie przedsięwzięcia realizujemy? Śląską Kartę Seniora, Śląską Radę do Spraw Seniorów. Mamy, drodzy państwo, kampanie skierowane do osób starszych. Koperta życia, paszport do zdrowia seniora, srebrny listek, gospodarny senior. Jeżeli chodzi o kopertę, mamy ze sobą te koperty, chcemy wam je przekazać. Każdy, kto będzie chciał je wziąć, może ze sobą zabrać do domu. Wydarzenia dla seniorów i konkursy w zakresie polityki senioralnej, o tym oczywiście będzie mówiła pani Joanna. Natomiast wszystko to, co robimy dla seniorów, pojawia się w internecie, na stronach internetowych albo Województwa Śląskiego, albo specjalnej stronie Śląskie dla Seniora, która jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski, ale również na stronach ROPS-u. Wiemy o tym, że większość z was naprawdę mocno posługuje się już multimediami, więc dla was również uruchomione zostały profile facebookowe. Jeżeli chodzi o Śląską Kartę Seniora, drodzy państwo, co ona tak naprawdę nam daje? Daje nam tak naprawdę korzyści, pewne uprawnienia, które pozwalają nam na skorzystanie właśnie z dobrodziejstw tej karty. Nie trzeba wyrabiać żadnej karty, wystarczy pokazać tylko dowód osobisty, ale oczywiście u partnerów Śląskiej Karty Seniora. Zauważcie, drodzy państwo, że jakie tak naprawdę zasady obowiązują przy korzystaniu z tej karty. Mówimy o osobach w wieku 60 lat lub więcej. Te osoby są uprawnione do skorzystania w ogóle ze Śląskiej Karty Seniora. Popatrzcie, że trzeba mieć tylko ze sobą dowód osobisty. No bo dostawca usług musi spróbować zweryfikować to, jaki mamy dokładnie wiek. Nie jest